Plany i założenia były takie same jak przy poprzednich dwóch kampach. Naszym celem jest przegląd chłopaków, co umieją, jak się szybko uczą, bo są tacy chłopcy, którzy z treningu na trening robią postępy i to potem wychodzi fajnie w niedzielę, gdzie niedziela jest dniem gier. Przez pierwsze dwa dni pracujemy nad motoryką, a oprócz tego, jeżeli chodzi o koszykarskie rzeczy, jest to kozłowanie, podania, chwyty, rzut i obrona 1-1. Także to są elementy, nad którymi pracujemy. Jeżeli chodzi o motorykę, oceną motoryki zajmuje się grupa, której przewodzi dr Remigiusz Rzepka. No, jest to specjalista europejskiej klasy. No i tam są, że tak powiem, wyniki sekundowe, centymetrowe. Dwie próby są próbami, gdzie jest ocena ekspercka. To jest technika rzutów i poruszanie się po boisku. Natomiast jest jeszcze test koperta, w której liczy się czas i rzuty z wyskoku, gdzie liczymy po prostu ilość celnych i przydzielamy odpowiednio punkty za celny, za pół dystans i za celny rzut z dalszego pół dystansu, albo jeżeli ktoś jest w stanie, to z dystansu. Moja przygoda z koszykówką zaczęła się właśnie w podstawówce. Najpierw trenowałem trochę sztuki walki i akurat szkoła była o profilu koszykarskim i tak to się zaczęło. Kto jest dla Ciebie wzorem koszykarza i dlaczego? Bardzo mi się podoba gra Chrisa Paula, bo to właściwie taki moim zdaniem najlepszy, prawdziwy rozgrywający, który świetnie ma kozioł i ogólnie bardzo mi się podoba jego gra. Ale jeszcze podziwiam Antonego Davisa, który no, zasięg rąk ma niesamowity i myślę, że spokojnie by dotknął górnej krawędzi tablicy, jakby się postarał. To jest fajna możliwość przede wszystkim poznania chłopców z innych tak jakby ośrodków, zobaczenia mniej więcej jak pracujemy, czy nasza praca daje efekty, czy może tutaj jednak coś trzeba poprawić. No i też to, że spotykamy się tu w gronie naprawdę doświadczonych trenerów, którzy dużo nam podpowiadają, dużo nam dają wskazówek i to myślę będzie z korzyścią nie tyle dla nas, ale dla chłopaków.